Cześć kochani, z tej strony Sylwia Przybysz i witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj postanowiłam zrobić dla was odcinek z gotowania. Nagrywaliśmy już kilka takich odcinków na kanał Jeszka i bardzo wam się podobały. Stwierdziłam, że jeżeli taki odcinek się u mnie pojawi, to będzie to coś słodkiego. Bardzo lubię piec ciasta, jakieś różne takie słodkie rzeczy, dużo bardziej niż gotować. Więc stwierdziłam, że może taką serię sobie zrobię razem z moimi wspaniałymi dziećmi, z moim mężczyzną. Dziś postanowiłam, że przygotujemy przepyszną bezę, w związku z tym, że jutro przyjeżdżają do nas goście, fajnie by było ich ugościć czymś fajnym i troszeczkę tak mam w miarę obcykaną tą bezę i ona na pewno będzie pięknie wyglądała. Chcę sprawić, żeby ślinka wam pociekła, dlatego wysłałam już Jaśka i Polę na zakupy. Halo, halo, dzień dobry, witam pasażera. Tatuś i córeczka, jaką ci się Żiżko piosenkę puścić, co? Może jakiś reggae, pop, disco polo? Co teraz młodzież słucha? No to jedziemy, kochani. No i dojechaliśmy. Będziesz mi pomagać na zakupach? No, zaraz trzeba mamę jeszcze tam cmyknąć, ponieważ mama nie podesłała dalej listy zakupów, a ja się nie domyślę, co na bezę kupić. Czekają oczywiście, aż wyślę im listę, więc muszę się pospieszyć, bo już do mnie piszą. O, jak super. Kocyk chcesz? Ale zazdroszczę, ja pierniczę. Sam bym sobie tak usiadł. Daliby mi piciu? Jak w kinie po prostu. I patrzeć, jak tata się stresuje, bo szuka jakiejś mąki takiej dziwnej. Zaraz zobaczymy, co tam trzeba kupić. Piszę listę zakupów do Jaśka. To jest tak prosta lista, że nie wierzę, że trzeba mu ją napisać. Po prostu musi kupić maliny, truskawki, borówkę amerykańską. Raczej całe pudełko borówki amerykańskiej. Żeby było po prostu dużo owoców. Ja uwielbiam owoce leśne, uwielbiam owoce te, które wymieniłam. No i one też pięknie wyglądają na bezie. Dodatkowo piszę mu, że ma kupić jeszcze cukier drobny. Narada rodzinna. Słuchaj, mama podesłała, co mamy kupić. No i oczywiście śmietankę 30, żeby zrobić masę. I będzie to masa, uwaga, z mascarpone. Mama kazała kupić serek mascarpone. Ja kocham mascarpone. Co to jest serek mascarpone? Ja kocham mascarpone i Jasiek o tym wie. Trzeba podpytać kogoś. Po prostu w każdym cieście. Moja ulubiona beza, którą jem na mieście, to jest również beza z mascarpone. Ja wiedziałem, jak zobaczyłem te włoskie nazwy, myślę sobie, o matko, co ona myśli, że ja poliglotem jestem? Ja po angielsku mówię, ale po włosku to nie za bardzo. I jestem pewna, że on wie, jak ja bardzo kocham mascarpone. I dlatego może ten przepis, który ja mam, jest dla mnie po prostu... A z takich jeszcze spraw bardziej organizacyjnych założyliśmy sobie takie wspólne konto w mBanku i mamy do niego jakby dwie osobne karty, ale nie są to karty fizyczne. Mamy te karty w aplikacji. Karta mobilna Mastercard. To jest mega fajne, bo telefon ma się zawsze pod ręką. Mamy tę kartę podpiętą pod nasze wspólne konto rodzinne z Sylwią. Także jest to naprawdę mega wygodne, szczególnie dla nas, bo my bardzo często zapominamy wziąć z domu portfela. I bardzo często płacimy telefonem, więc jest to naprawdę mega wygodne i tych wydatków rodzinnych mamy teraz naprawdę bardzo dużo ze względu na dzieci, dlatego teraz również Jasiek pojechał i mam nadzieję, że wam pokażę, jak to fajnie wygląda. Zapłacę kartą mobilną. I dla wszystkich, którzy mają swoje rodziny i chcą w jakiś sposób dzielić się finansami, to jest to fajna opcja. Lecimy zobaczyć, jak ta beza powstaje, nie? Pola, też zjesz sobie trochę bezy od mamy? Ale jeden kawałek, żeby tata mógł dużo zjeść, co? No. Stwierdziłam, że może w oczekiwaniu, żeby nie było nudno. Opowiem wam, co nowego u mnie. Przede wszystkim chyba taki najważniejszy news to jest to, że umówiłam się na sesje muzyczne z bardzo fajnym producentem, którego na razie wam nie będę zdradzać, ale na pewno go znacie. I to chyba znaczy, że wrócę do muzyki. Jestem mega podekscytowana, bo jeszcze pamiętam, że kilka miesięcy temu mówiłam, że nie chcę już tego robić. Chcę się skupić tylko na Instagramie, ewentualnie na YouTubie. Teraz poczułam takie flow, że ja chcę to robić i ogłoszenie dla was. Prawdopodobnie wracam do muzyki. Wiecie, co właśnie zobaczyłam? To było najgorsze, co mogłam zobaczyć właśnie. Zobaczcie to. O nie. Kupiłam ostatnio Poli bloki mazaki i zadałam sobie pytanie, dlaczego ja kupiłam mazaki. Chciałam się, czemu ja nie kupiłam kredek. Luśku, jeszcze na pamiątkę zróbmy sobie foteczkę. Przepraszam, czy mogłaby nam pani zrobić zdjęcie? Pierwsze zakupy. Ojciec z córką, zaprosimy na mamusiu do boku. Luśku, tutaj patrzymy na panią.
Mam zakupy. I zobaczcie, mam teraz już wszystkie składniki. Mój i mnie przede wszystkim. Mężczyzna tutaj mi wszystko zakupił, przywiózł. Mam nadzieję, że, że zakupy z Polą i z Jaśkiem wam się spodobają. Również nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak to wyglądało. Będziemy musieli serię zrobić z Polą. Zakupy, ojciec i córka na zakupach. Robić zakupy po prostu. Dobra, to ja się biorę za przygotowywanie bezy, a ty proszę nagrywaj. Pewnie, dokumenty. Oczywiście. Muszę a siebie? Miśku, pozwól, że dzisiaj mama przyrządzi bezę, dobra? Ty... Okej. Ty w kolejnym odcinku będziesz gotować. Wzięłam dużą miskę ze względu na to, że muszę tutaj wbić aż 5 białek. To więc, żeby było mi wygodniej, te białka naprawdę fajnie zwiększa objętość, także za chwileczkę sobie je tutaj zmiksuję, pododaję składniki. Mam nadzieję, że nic nie przeoczysz i wszystko pokażesz, co po czym. No oczywiście. Teraz najgorszy moment, Sylwia, będę ci patrzeć na ręce, jak wbijesz jajko, więc się nie stresuj. Same o, już się muszą. Źle zrobiło, widzisz, jakieś takie małe, jak ja mam sobie to żółtko. Oho. Słuchajcie, jak są jakieś tutaj programy telewizyjne, kulinarne, i chcecie nas, to się polecamy. Sysia ustawiła na 120 stopni piekarnik. Miśka czuwa nad tym. O, i teraz ubijam na sztywną pianę, a później dodaję stopniowo cukier po jednej łyżce. Cały czas dokładnie i długo ubijając po każdej dodanej porcji cukru. To ja może sobie od razu odmierzę cukier. No tak. 250 gram. Teraz to wytłumaczyłeś jak pani z matematyki trygonometrię, nie? I wszystko jasne. Wszyscy rozumieją, jakieś zastrzeżenia, nikt nie podnosi ręki, no to robimy. Miałam dodać 250 gram cukru, wyszło mi 254 i muszę te 4 gramy wyjąć. Co się, kochanie, dzieje? Ono lubi cukrowe, nie wyjmuj. Nie, muszę, dlatego że jest napisane, że jeżeli dodam za dużo lub za mało niż to, co jest w przepisie, to może się beza nie udać. No ale 4 gramy? Nie ryzykuję, jak się nie uda na odcinku, to wiem. Powiem Sylwii, jak bardzo ją kocham, ale żeby było romantycznie, powiem to cicho. Co? Mam cukier dodać? Co robisz? W sumie to już ostatnie rzeczy na dzisiaj, bo dodaję sobie łyżeczkę mąki ziemniaczanej, łyżeczkę soku z cytryny, później już przejdziemy do wykładania jej na blachę, wstawiamy do piekarnika i dekorujemy bezę jutro. Co? No niestety beza musi całą noc stać w piekarniku i się suszyć, także jutro będziemy dekorować, ale jeszcze dzisiaj czeka nas pieczenie, także pokażę wam jak to wygląda. Oby nam się upiekło. Pani, mam już ubitą bezę, zobaczcie, jest taka mega sztywna, bardzo ładnie się błyszczy, tak jak było napisane w przepisie, więc mam nadzieję, że wyjdzie. Piekarnik jest rozgrzany do 120 stopni, zaraz będziemy wkładać bezę, ale najpierw musimy ją wyjąć tutaj na blachę. Rozłożyłam sobie jeszcze papier do pieczenia, wyciągam, uformuję i wstawiam do piekarnika. Ale to satysfakcjonująco wygląda, ja pierniczę. I ona taki będzie miała kształt, jaki uformujesz? Tak. Czyli jesteś rzeźbiarzem tego losu. Chowalem własnego losu, no. Sztąc. Dokładnie tak. Jak odcisnę dłoń, to będzie odciśnięta? Nie będziemy odciskać twojej dłoni. Stopę? Nie. Głowy chociaż? Cicho, bądź, bo muszę teraz... Mogę umyć. Chciałam sobie, kochani, teraz taką silikonową łopatkę i podnoszę sobie brzegi tej bezy, żeby później wygodnie mi było nałożyć do środka masę, ale to jutro. Uformowana beza może, no nie, na pewno nie wygląda jak to z internetu, ale mam nadzieję, że jak ją udekorujemy, to będzie pięknie wyglądać. Wstawiam do piekarnika. Wstawiamy ją w 120 stopniach i ona ma się tak piec przez 30 minut. Po 30 minutach mam zmniejszyć temperaturę do 100 stopni i piec tak jeszcze 38 co najmniej 3 godziny. O kurde. Także może się wyrobimy do północy, ale na pewno w momencie wyłączania bezy wrócimy do was i pokażemy, zrobimy wam mały update. Fajnie, taką bezę możecie zrobić w 3 rundki w Lola. Kocham.
Kochani, ja zmieniłam już jakieś 2 godziny temu temperaturę na 100 stopni i tutaj teraz już delikatnie podsuszamy naszą bezę, za niedługo ją wyłączę i widzimy się jutro, pokażę wam jak wygląda po całej nocy suszenia się w piekarniku i będziemy ją dekorować, także do jutra, dobranoc, śpijcie słodziutko. Dzień dobry, witamy kolejnego dnia. I oto jesteśmy trochę niewyspani, no bo ta noc jednak była ciężka. Ale jesteśmy, beza jest gotowa, właściwie jest upieczona, wysuszona i możemy robić masę. To jak na siłowni, że będziemy po prostu jeść tę bezę, czy...? Nie, no trzeba zmiksować mascarpone ze śmietanką i później wyłożyć pięknie owoce i... No ja myślałam, że już będzie można jeść. No, i dlatego ja byłem gotowy do tego stacji. Daj mi dosłownie 15 minut. No dobra. Ojejku, Sylwia wyciągnęła bezę i ona jest po prostu przepiękna, cudowna. No. Musimy włożyć teraz masę. O kurde. Syk. Ale śliczna kula na górze. Ślicznie to wygląda, Sylwia. A tu operatorzy, tak? Pomagasz tacie nagrywać? Polo, widzę, że ty też masz smaka na bezę, co? No. Chodźcie kochani, tak wygląda nasza piękna beza, jest już gotowa. Życzcie nam smacznego. Co byś chciała? Też byś chciała potrzymać? Nie podjadaj, Pola. Kto to podjada? Kto podjada? O, przyznała się, Pola. Powiedziała, że ona. To ona podjada, sami widzicie, że to... Ona ma brudne ręce. Ej, bo musimy jeszcze zrobić zdjęcie, także chwila, Pola! To jedno. Dziękujemy kochani za obejrzenie tego odcinka, jeżeli wam się spodobał, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie dalej, no i oczywiście dajcie nam znać, czy takiego typu filmy wam się podobają, żebyśmy wiedzieli, czy chcecie oglądać ich więcej na moim kanale. Beza już niestety umiera, bo Pola się do niej dorwała, więc musimy kończyć odcinek i jak najszybciej ją zabrać od ciasta. Niunia, nie wolno. Ja z chęcią pomogę i zabiorę to ciasto, a wy sprawdźcie jeszcze opis, ponieważ tam jest niespodzianka od mBanku. Do zobaczenia, pa pa!